W Gminnym Centrum Kultury trwa niecodzienna sesja zdjęciowa. Od kilku dni wykonywane są fotografie, które składać się będą na przyszłoroczny kalendarz. Pierwsze takie wydawnictwo w historii gminy Bełchatów. Pomysł stworzenia kalendarza wyszedł od wójta Kamila Ładziaka, który do udziału w przedsięwzięciu zaprosił młodych mieszkańców naszej gminy. Są to osoby, które przepięknie wykonują biżuterię, są mistrzami w składaniu origami, jak również są to osoby, które mają talent muzyczny. Jest to bardzo pozytywne przedsięwzięcie dla gminy Bełchatów i myślę, że to będzie nie lada niespodzianka, prezent upominkowy. Nabór chętnych trwał kilka tygodni. Udało się zebrać grupę młodych pasjonatów z terenu całej gminy. Są wśród nich muzycy, sportowcy, plastycy, laureaci olimpiad. Nam udało się podpatrzeć sesję 12-letniego Patryka, który od kilkunastu miesięcy z sukcesami uprawia karate. Karate jest moim trybem życia. Zacząłem, ponieważ obejrzałem film Karate Kid. I zainteresowała mnie po prostu karate. Ćwiczę w Bełchatowie, w szkole numer 9. Jestem klub karate Shotokan. I po prostu teraz uważam, że karate to coś wspaniałego. To nie tylko ćwiczenie, tylko odrębny tryb życia. Trzeba się do tego w domu przygotowywać. To nie jest tylko, że na treningach. Patryk początkowo był trochę speszony, jednak szybko oswoił się z obiektywem, a po sesji nie krył zadowolenia. Bardzo się cieszę, już cała szkoła o tym rozmawia i po prostu jestem zachwycony. Koledzy trochę zazdroszczą? No trochę, a nawet bardzo. W tym tygodniu zakończy się sesja fotograficzna. Zebrany materiał po obróbce trafi do drukarni. Pierwszy gminny kalendarz będzie dostępny już w połowie grudnia, a to znaczy, że może być idealnym prezentem pod choinkę.